Cześć, jestem Kasia Łaska i opowiem Wam historię. Która królowa siedziała na czterech tronach, a zamiast kotów miała dzikie rysie? Poznajcie królową Świętosławę, polską władczynię wikingów. Świętosława, władczyni wikingów, waleczna, mądra, przebiegła Świętosława, córka Mieszka. Mimo że urodziła się po chrzcie polskiej i była chrześcijanką, dużo w niej było pogańskiej dzikości. Wraz z braćmi trenowała w walkach wręcz, uczona przez ojca umiejętnej polityki i sztuki dowodzenia wojskiem. Świętosława została wydana za mąż za króla Szwecji, Eryka Zwycięskiego. Wtedy przybrała imię Sygryda, bo jej nowi poddani potrafili wymówić jej słowiańskiego imienia. Była chrześcijanką i trudno jej było odnaleźć się w pogańskim kraju, gdzie wikingowie odprawiają mroczne rytuały i gdzie każdy knuje, jak się jej pozbyć albo wkupić w łaski. Musi być ostrożna, chronić siebie i swojego syna, zwłaszcza, że męża ciągle nie ma w domu. Albo broni granic, albo zdobywa nowe tereny dla królestwa. Do niej należy trzymanie posłuchu u poddanych, sprzymierzeńców i wrogów. Czasem to ona musi z oddziałem ruszyć do walki. Po pałacu porusza się wyłącznie w towarzystwie oswojonych przez siebie dzikich rysi. Nie ma śmiałka, który odważyłby się zbliżyć do królowej. Każdy gest śledzony jest przez dwie pary żółtych, bezlitosnych oczu bestii, gotowych rzucić się w obronie swej pani. Kiedy umiera król, Świętosława jest w trudnej sytuacji. Wie, że będą próbować ją zdominować, zgładzić lub wydać za kogoś za mąż. Konkurentów, którzy przyjechali w gości, aby wybadać sprawę, podstępnie upija, a potem likwiduje. Tak dla przykładu, aby odstraszyć innych śmiałków. Świętosława ma dla siebie inne, ambitniejsze plany. Wkrótce wydaje się za króla Danii i doprowadza do sojuszu duńsko-szwedzkiego przeciw królowi Norwegii Olafowi. W zemście za to, że niegdyś zerwał z nią zaręczyny. Lepiej było nie zadzierać z dziką Świętosławą. Olaf zostaje pokonany i ginie w bitwie morskiej. Królowi Danii nie podoba się zbytnia samodzielność żony i każe jej opuścić kraj. Ale zaraz po jego śmierci synowie Świętosławy sprowadzają ją z powrotem i jeden z nich wkrótce podbija Anglię i staje się jej królem. Świętosława potrafiła poradzić sobie w najtrudniejszych sytuacjach politycznych i osobistych. Była hultajką i nie dawała sobie w kaszę dmuchać. Tę oraz inne historie genialnych Polaków, którzy zmienili świat, przeczytacie w książce Jak zostać genialnym hultajem. Do kupienia pod linkiem wydawnictwo State of Poland.